Witam. Zawsze powtarzam, że największą przyjemnością dla mnie jest zawsze przeczytać jakąś książkę lub zagrać w grę na temat konfliktu, bitwy, wojny, kampanii, o którym za dużo nie wiem. Oczywiście, fajnie jest zgłębić jakiś temat, poznać go od podszewki i dobrze. Zresztą, co ja tu wiele będę mówił, mam na półce cztery biografie Marii Antoniny. Natomiast generalnie dla mnie taką największą frajdą w obcowaniu z historią zawsze było poszerzanie swojej wiedzy w tematach, zwłaszcza tych mniej znanych, mniej popularnych. I za każdym razem cieszę się, kiedy trafia w moje ręce właśnie książka poświęcona takiemu zagadnieniu. I do takich książek należy właśnie Pomorze 1807 Szymona Jagodzińskiego, jedna z nowszych pozycji wydanych w ramach serii Historyczne bitwy wydawnictwa Bellona. Książka ta poświęcona jest bowiem pomorskiej kampanii wojsk napoleońskich w 1807 roku. Kampanii, która była w zasadzie na marginesie tego, co działo się w trakcie wojny napoleońsko-pruskiej. Autor słusznie, zresztą używa, zresztą tłumaczy to w książce bardzo ładnie, określenie napoleoński zamiast francuski. Co ta książka pokazuje bardzo ładnie, ponieważ armia francuska na tym okresie nie była już rzeczywiście armią francuską sensu stricte, ale była raczej swego rodzaju międzynarodówką pod dowództwem francuskim i to byłoby tutaj określenie dużo lepsze. To też autor używa określenia napoleoński dużo chętniej niż na określenia francuski, a akurat te bitwy przedstawione w tej książce nadają się do tego idealnie. Kampania ta toczyła się bowiem na marginesie, można powiedzieć, tego, co działo się na głównym teatrze działań wojennych, bo my rok 1807 kojarzymy zapewne z takimi bitwami jak bitwa pod Iławą Pruską, czy może w naszym środowisku graczy część będzie jeszcze kojarzyła ją z bitwą pod Ostrołęką, którą swego czasu Rysiek Kita bardzo fajnie przedstawił w jednej ze swoich gier. Natomiast generalnie nie była to, jeżeli chodzi o Pomorze, kampania epickich starć, wielkich bitew, błyskotliwych manewrów, szybkich działań, przemarszów wojsk. Nic z tych rzeczy. Była to bitwa, była to kampania monotonnych, długotrwałych oblężeń, potyczek na przedpolach twierdz, kombinowania, jakby tutaj twierdzę zamknąć w pierścieniu oblężenia, a ze strony oblegających, jakby tu uprzykrzyć obleganych, jakby tu uprzykrzyć życie oblegającym. To też nie cieszyła się ona wśród historyków jakąś taką wielką atencją. Natomiast była to kampania z naszego polskiego punktu widzenia bardzo ważna. Była to bowiem pierwsza kampania, w której faktycznie wzięło udział wojsko, odrodzone wojsko polskie po jeszcze nawet nie może odzyskaniu niepodległości, ale już w trakcie odzyskiwania tej niepodległości przez Polskę, którą to niepodległość dość mgliście zresztą obiecał nam Napoleon, a to w jakim stopniu my sami ją sobie wtedy wyszarpywaliśmy, poszerzając to, co Napoleon stwierdził, starając się jeszcze czasem mocno nadinterpretować pewne fakty, albo też postawić cesarza Francji przed faktami dokonanymi, to już jest inna sprawa. Książka moim zdaniem bardzo ładnie opisuje ten aspekt, poświęcając dużo miejsca właśnie temu, jak tworzyło się bardzo mocno ad hoc Wojsko Polskie, jakie były różnice pomiędzy oddziałami, można powiedzieć, regularnymi, a oddziałami powstańczymi, które tworzyły się równolegle, na zasadach jeszcze z czasów pospolitego ruszenia. I o dziwo, te oddziały pospolitego ruszenia, które dzisiaj byśmy patrzyli siłą rzeczy już tak na zasadzie, a co to w ogóle przecież jakiś archaizm, okazały się w trakcie tej kampanii nierzadko bardzo skuteczne. Podobnież jak po drugiej stronie na przykład niezbyt przecież skuteczne w walkach bezpośrednich oddziały kozackie. Ponieważ, jak wspomniałem, nie była to typowa kampania wojenna, w której armia A idzie naprzeciwko armii B, ścierają się ze sobą, manewrują, kombinują. Nie. Główne działania wojenne toczyli Francuzi, natomiast Polakom oraz innym nacjom, które walczyły razem z nimi, przypadły tutaj zadania długorzędne. Przede wszystkim blokowania, oblegania i zdobywania twierdz pruskich, które trzymały się na zapleczu frontu i które trzeba było zdobywać czy to ze względów prestiżowych, czy to częściej ze względów strategicznych. I o zdobywaniu tych twierdz jest tu najwięcej. Mamy więc przede wszystkim bardzo ładnie opisane i rzeczywiście szczegółowo oblężenie Gdańska.
jedno rzeczywiście z największych chyba takich rzeczywiście najkrwawszych, no nie, licząc oczywiście II wojny światowej, oblężenie w dziejach tego wielkiego miasta. Mamy tutaj walki o Kołobrzeg. Pierwszy raz, a nie ostatni w historii, kiedy to polscy żołnierze musieli tutaj zdobywać Kołobrzeg i toczyć o niego rzeczywiście krwawą i zaciętą bitwę. Z udziałem nie tylko wojsk lądowych, ale co ciekawe także z udziałem jednostek morskich. I to nie tylko, jakby się mogło wydawać oczywiste, francuskich zresztą tam nie było, ale i pruskich. Miały tutaj swój udział także inne narody, jak choćby, co ciekawe, Szwedzi. Mamy wreszcie działania na mniejszą skalę, działania mniejszych grup, które miały za zadanie na przykład opanować dany teren, oczyścić go z wojsk przeciwnika i zapewnić na tym obszarze bezpieczeństwo. Wszystko to zostało, muszę przyznać, w książce opisane bardzo plastycznie. Autor nie boi się opisywać pewnych wydarzeń w sposób bliski, można powiedzieć, literaturze pięknej, aczkolwiek nigdy nie odchodzi od jednak tych podstawowych zasad, czyli od tego, że pisze książkę historyczną. Niemniej Pomorze 1807 czyta się po prostu dobrze. Jest to jeden z tych habeków, które od strony literackiej trudno mi zarzucić wiele. Jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to jest to porządny habek. Nie jest to jakaś sensacja naukowa, zaznaczmy od razu. Nie jest to książka, którą bym na przykład powiedział, bierzcie koniecznie, jeżeli macie ochotę pisać pracę naukową, bo tutaj po prostu znajdziecie kupę informacji, materiałów i tak dalej. Nie, pod tym względem książka prezentuje przyzwoitą średnią. Mogę się trochę przyczepić, zwłaszcza kiedy zajrzałem do bibliografii, że właściwie zdecydowana większość, jak nie wszystkie pozycje są w języku polskim. W przypadku kampanii, w której biorą udział wiele narodów, rzeczywiście, to może trochę mi to mniej pasowało. Niemniej trzeba autorowi przyznać, że nawet skupiając się na tym, dotarł do tłumaczonych na język polski źródeł w różnych językach i dzięki czemu książka ta zawiera relacje na przykład nie tylko ze strony polskiej, jak się na tego trochę na początku obawiałem, kiedy zajrzałem do bibliografii, ale także sporo relacji ze strony pruskiej. A w przypadku strony pruskiej pamiętajmy, że to wcale też nie jest taka rzecz prosta, ponieważ armia pruska w tamtych czasach składała się w sporej części także z polskiego rekruta, co także miało swoje implikacje wielokrotnie w tej książce wspominane. Podsumowując od tej strony, także nie mogę nazwać tej książki nieudaną. Powiedzmy, że dałbym jej taki, uznałbym ją za takiego dobrego przeciętniaka. Jeżeli chodzi o stronę edytorską, habeki od pewnego czasu przeżyły taką małą, nazwę ją małą, rewolucję. Po pierwsze, trochę inny papier okładek. Po drugie, ilustracje po wewnętrznej stronie okładek. Po trzecie, biografia, notka biograficzna właściwie o samym autorze, które osobiście uważam za cenne. Natomiast tak, coraz częściej, i to mi się podoba, coraz częściej mamy w tych książkach kolorowe mapki. Niby szczegół, ale jeżeli porównamy z tym, co kiedyś w habekach było normą, to jest to zdecydowanie krok naprzód. Mamy te mapki także w postaci, jak widzicie, reprodukcji. Oczywiście, chciałoby się, żeby na przykład taka mapka jak ta była nie w postaci takiej miniaturki na jedną stronę, ale na przykład takiej rozkładanej mapki na dwie strony. Kiedyś w habekach takie się zdarzały. Dzisiaj już od wielu lat nie widziałem, ale było takie coś, że mapka była złożona wewnątrz książki i można było ją tak sobie rozłożyć na szerokość dwóch stron, dzięki czemu była ona czytelniejsza i większa. I wydaje mi się, że to byłoby fajne rozwiązanie, chociaż w przypadku tego papieru nie wiem, czy zdawałoby takim stopniu egzamin, jak w przypadku tego zwyczajnego papieru. Ale jak widzicie, mapek mamy trochę. Nie są one nadal ideałem, daleko, to nie jest wciąż to, co bym chciał w polskich książkach historycznych, ale uważam, że jest to i tak krok w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o ikonografię, to jest tutaj, może rzeczywiście powiedzieć tak samo, przyzwoity standard, bez jakichś super rewelacji, ale też bez czegoś, co bym się mógł przyczepić. A fakt, że całość praktycznie jest w kolorze, także jest tutaj na plus. Do tego bardzo ładna okładka. Powiedziałbym, że okładka jak z dobrej gry wojennej. Wiem, że może ktoś w tym momencie się uśmiechnie, bo co to ma wspólnego z grami wojennymi, ale uważam, że akurat takie okładki jak ta należą do najlepszych, jeżeli chodzi o serię. O co tu chodzi?
Ano chodzi mi o taką okładkę, na której dużo się dzieje. Na której widzimy masę postaci, gdzieś tam każda postać coś robi, coś tu się dzieje i chce się po prostu na to patrzeć. Takie okładki zawsze mi się kojarzą właśnie z okładkami starych gier wojennych, typu na przykład Kreta 1941, albo też z okładkami starych zestawów żołnierzyków. Szczegół, a uważam, że bardzo miły dla oka. Podsumowując, Pomorze 1807 jest dobrym, udanym habekiem. Żadna rewelacja, ale na pewno przyzwoita średnia, bez jakichś tam poważniejszych wpadek. Jeżeli by pomyśleć, czy byłaby to, byłoby to wdzięczny temat na jakąś grę, nieszczególnie. Ponieważ, jak powiedziałem, książka skupia się przede wszystkim na oblężeniach. A oblężenia są takim tematem trudnym dla twórców gier wojennych, ponieważ są to wydarzenia najczęściej monotonne, w których tak naprawdę chodzi o to, żeby złamać drugiego przeciwnika ostrzałem artyleryjskim, odcięciem od zaopatrzenia i czasami mniejszymi starciami oddziałów na przedpolach twierdzy. W przypadku Kołobrzega wydaje mi się, że byłoby to najciekawsze, ponieważ tam rzeczywiście mamy do czynienia z regularnymi starciami wojsk, które starają się poprawić pozycję obu stron. Natomiast tutaj znowu w grę wchodziłaby skala. Podobnie jak na przykład w przypadku innej opisanej tutaj, no chyba jednej z większych bitew w tej książce, czyli bitwy od Czew. Wszędzie tutaj mamy do czynienia ze starciami niewielkich oddziałów. Tymczasem większość gier napoleońskich, już tych nawet mniejszej skali, uznaje batalion za taką skalę najmniejszą. I to też nie zawsze jest dobry pomysł, jak na przykład pokazuje polskie Waterloo z Dragona z 1815, gdzie przeniesienie gry takiej bitwy w skalę batalionową zmieniło ją w potwora. Natomiast tutaj, gdyby ktoś chciał przenieść którąś opisanych tutaj bitew na planszę, to musiałby zastosować jeszcze mniejszą skalę, czyli skalę kompanii, skalę jakiegoś tam podjazdu, które liczyły po kilkunastu, czy po 20, po 30 jeźdźców, skalę pojedynczego działa. I nie wiem, prawdę powiedziawszy, czy ktoś kiedyś podjął się robienia gier napoleońskich w takiej skali. Byłoby to na pewno ciekawe i nowe doświadczenie, ale wydaje mi się, że byłoby to coś trudnego. I dlatego też nie wydaje mi się, żeby większość zapisanych tutaj stać była wdzięcznymi tematami na gry wojenne. Co nie zmienia faktu, że sama książka do ciekawych niewątpliwie należy.